Cześć, witajcie na kanale Lucky Horse. Dzisiaj razem z moim asystentem Kotem poruszymy temat zabezpieczenia końskich nóg, ponieważ jak dobrze wiemy, bez zdrowych końskich nóg i kopyt nie ma konia. Jeżeli koń nabawi się jakiejś kontuzji, to możecie być pewni, że trzeba będzie go na dłuższy czas wyłączyć z użytkowania i dać mu czas na regenerację. Dlatego tak ważne jest zabezpieczanie końskich właśnie nóg. I dzisiaj poruszę temat ochraniaczy różnego typu, które właśnie pomogą Wam ochronić końskie nogi przed różnymi kontuzjami. Także opowiem Wam o wszystkich rodzajach właśnie ochraniaczy dostępnych na rynku, również kaloszków dla koni. Także jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Do dzisiejszego filmu przygotowałam dla Was przekrój właściwie wszystkich najważniejszych rodzajów ochraniaczy, które są dostępne na polskim rynku. No i przejdę do omawiania każdego z tych rodzajów. Na pierwszy ogień idzie najpopularniejszy rodzaj ochraniaczy, czyli tak zwane skorupki. Tutaj mamy skorupki na przód, a tutaj skorupki na tył. I tak, to są ochraniacze, które mają tutaj pod spodem taką miękką, wytrzymałą, przyjemną piankę, która właśnie doskonale chroni końskie nogi, szczególnie jeżeli chodzi o te ochraniacze, chroni tył oraz boki nóg konia, ponieważ z przodu mamy tutaj pasek. Najczęściej jest to jakaś rozciągliwa guma, ewentualnie takie rozciągliwe kołeczki. Tutaj wybór należy do Was, zależy od Waszych preferencji, natomiast ważne jest, żeby te ochraniacze były nieźle dopasowane. One są bardzo uniwersalne, bo są stosowane zarówno w skokach, ujeżdżeniu, jak i w jeździe w teren i one na zewnątrz mają plastikową taką obudowę, która właśnie jest bardzo wytrzymała i doskonale chroni końskie nogi. Drugim popularnym rodzajem ochraniaczy to są ochraniacze pełne neoprenowe, takie jak mam tutaj chociażby. I to są ochraniacze, które tak naprawdę lepiej chronią końskie nogi w stosunku do takich chociażby skorupek. A to dlatego, że one chronią całą końską nogę, również z przodu. I ich zaletą jest właśnie łatwe, bardzo dobre dopasowanie do końskiej nogi oraz łatwość w czyszczeniu, jak również uniwersalność. Ten neopren jest bardzo wytrzymały, odporny na zabrudzenia i tak dalej. Natomiast wadą jest to, że jest nieoddychający, więc tutaj minusem może być to, że po prostu końskie nogi, szczególnie w bardziej upalne dni, mogą się w takich ochraniaczach pocić. I teraz czas na owijki. Bo tak jak ochraniacze takie skorupki czy neoprenowe są bardziej domeną skoczków, tak owijki częściej stosowane są przez jeźdźców ujeżdżeniowych i one również bardzo dobrze chronią końskie nogi, szczególnie pęcinę i nadpęcie. Natomiast nie jest już tak łatwo je zakładać, ponieważ trzeba nabrać pewnej wprawy właśnie w owijaniu końskich nóg owijkami. Polecam zapytanie się kogoś bardziej doświadczonego w tym względzie, żebym Wam pokazał, jak dobrze sprawnie i w miarę szybko te owijki zakładać. Ich dużym plusem jest to, że na przykład występują w bardzo dużej gamie kolorystycznej, więc możemy je idealnie sobie dopasować na przykład do czapraka. No i też bardzo dobrze chronią końskie nogi, ale mówię, troszeczkę trzeba czasu, żeby je założyć. Ważne jest, że jeżeli stosujecie owijki elastyczne lub polarowo-elastyczne, to żeby nakładać również podkładki pod te owijki, aby uniknąć odparzeń. Ja akurat tutaj mam takie najbardziej klasyczne, po prostu polarowe owijki, które mogą być zarówno stosowane podczas treningu, jak i w stajni. I teraz przyszedł czas na kaloszki. Przygotowałam dla Was tutaj taką piękną, złotą, ekskluzywną parę kaloszków. Oczywiście są dostępne też takie zwykłe, czarne, najczęściej z neoprenu albo z gumy. I je zakładamy po prostu na końskie kopyta. I one służą do ochrony piętek oraz koronki wokół kopyt naszych koni. Przede wszystkim stosujemy je wtedy, kiedy nasz koń jest podkuty na cztery kopyta. Lub też, jeżeli ma tendencję do tak zwanego gonienia się, czyli po prostu tylnymi kopytami zahacza o przednie koronki.
No i właśnie stosowanie takich kaloszków zapobiega powstawaniu różnych ran i urazów z tym związanych. Kolejny rodzaj ochraniaczy to ochraniacze transportowe. I je stosujemy wyłącznie podczas transportu konia, natomiast jest to rzecz absolutnie niezbędna, bo wiadomo, że podczas transportu różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast takie ochraniacze chronią nogę konia od kopyta aż nad staw skokowy lub nadgarstkowy, więc są bardzo ważne i bardzo dobrze chronią, właśnie one w środku są wypełnione taką miękką albo pianką, albo często podszyte również miękkim futerkiem dla komfortu konia, no i po prostu chronią nogi konia, zabezpieczają przed różnymi urazami powstałymi podczas transportu i są anatomicznie dostosowane do nogi naszego konia. I ostatni rodzaj ochraniaczy na dzisiaj to są ochraniacze stajenne. I używamy je, tak jak nazwa wskazuje, gdy koń stoi w stajni, aby również stojąc w boksie i nie daj Boże kopiąc nogami po ścianach nie zrobił sobie żadnej krzywdy, także one doskonale chronią przed różnymi urazami, kontuzjami, jak również mogą służyć jako regeneracja po treningu, bo występują tak zwane ochraniacze chłodzące lub też ochraniacze magnetyczne, których przykład mam właśnie tutaj razem ze sobą. No i to były wszystkie podstawowe typy ochraniaczy, jakie możecie spotkać na rynku. Dajcie znać, które Wy najczęściej używacie dla swoich koni, które Wam się najlepiej sprawdzają. Jestem tego bardzo ciekawa. Także to tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Lucky Horse, żeby nie przegapić kolejnych odcinków moich i kotka. Także to tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Pa, pa!